pójdzie tu, to pójdzie tu, a... Hej, Sammy, co tam? Ach, ale mnie przestraszyłeś, Roger! O, przepraszam, ale co ty tu robisz? Przygotowuję się do naszego kulinarnego programu. Zapomniałeś? Nie, pamiętam, jasne. Program kulinarny, do dzieła. Dobra, to co dzisiaj przyrządzimy, Rod? Zrobimy lody z czekoladowych jajek. Patrz na to, będą z nich świetne lody. Wow, wiesz, że mam pioła na punkcie czekoladowych jajek? Mogę gryza? Proszę, proszę! No dobra, Sami, masz. Teraz musimy rozbić nasze jajka na małe kawałki. W ten sposób. Potrzebuję Zostawmy więcej. To na nasze lody. Ale tylko na lody. Teraz musimy roztopić naszą czekoladę. Zawołaj mnie, jak skończysz. To za okradzenie mnie z czekolady. A oto nasza rozpuszczona czekolada. Wymieszajmy ją. Jakiej foremki użyjemy, Sami? Moich ulubionych czekoladowych misiów oczywiście. Dobra, niech będą czekoladowe misie. Wlejmy naszą czekoladę do foremek. Zaczynamy delikatnie, powoli, żeby nie zostawić żadnych pustych miejsc. Wygląda to przepysznie, ledwo się powstrzymuję. Rozumiem cię, Sami. Ale musimy skupić się na przyrządzaniu lodów, a nie wyjadać czekoladę. I tak oto nasze misie są gotowe, ale chyba czegoś im brakuje. Nie bój nic. Mam tu trzy różne posypki, ale nie mogę się zdecydować, która będzie najlepsza. Pomóż mi, proszę. Po co wybierać jedną, skoro możemy wykorzystać wszystkie? Rocz, jesteś geniuszem. Dziękuję, Sami. Przejdźmy więc do posypki. Proszę, jeszcze odrobina gwiazdek i kolejna posypka. Jakie to urocze. Posypiemy całego misia. Właśnie tak. I tego niedźwiadka też. Hej, mam tu kolejną posypkę. Patrz! O, dzięki, Sami. Zobaczmy, co my tu mamy. Właśnie tego nam trzeba. Spójrz na te kolory. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować lodów. A oto nasza ostatnia posypka. To będzie zabawa. Posypiemy ją tutaj i rozprowadzimy ją dokładnie, żeby nie było pustych miejsc. Gotowe. Chyba w końcu skończyliśmy. Ale to nie są lody, Rocz. To przecież nie jest zimne. Miałem na myśli, że skończyliśmy z posypkami. Teraz włożymy je do zamrażarki. Dobra, wbijajcie do zamrażarki. Do zobaczenia później. Oto i nasze lody. Pospiesz się, Roger. Nie mogę się doczekać. Muszę tego Cierpliwości. Spróbować. Już prawie skończyliśmy. Teraz bardzo ostrożnie wyjmijmy nasze niedźwiadki, żeby się nie połamały. No i proszę. Ta-dam! Wygląda bardzo ładnie i smacznie. A teraz gwiezdny miś. Mój ulubiony. Powoli i spokojnie. I oto nasz gwiezdny niedźwiadek. Zaczyna się topić. Musimy jak najszybciej zacząć je jeść. Szybko, wyjmijmy pozostałe misie. Wow, te posypki wyglądają świetnie. Dłużej już nie wytrzymam. Umieram z głodu. Dobra, i kolejny. Mogę spróbować, Rocz? Proszę. No dobra, Sami, proszę. Czekaj, czekaj, zostaw dla mnie choć trochę. Ale się najadłem. Nie, potrzebuję więcej lodów, Rocz. Masz to jak w banku, Sami. Co powiesz na to? Święte gofry, te jajka są większe ode mnie. Czekaj, to do przepisu. Auć, przestań mnie gryźć. To są teraz moje jaja. Przepraszam, ten odcinek dobiegł końca. Sami, my... Nie zbliżaj się. Nie martw się, moje skarbenki, będę was chronić. Jesteś pewien? Chodź tu, mały slajmie. Teraz, gdy Sam jest zajęty, możemy zabrać się za lody. Z tego dużego jajka powstanie mnóstwo lodów. Rozbijmy je w ten sposób. Wow! Teraz musimy pokruszyć je na małe kawałki. Róbcie to, co ja. Nieźle. A teraz zrobimy to samo z pozostałymi jajkami. I gotowe. Cześć, Sami. Cześć, Rod. Co? Jak śmiałeś? Hej, chodź tu. Sami, uspokój się. Już dobrze. To na twoje lody. W porządku. Puszczę cię.
tylko się zachowuj. To nie było fajne. Czas roztopić czekoladę. No weź. No dobra, nasza czekolada jest roztopiona i gotowa do wylewania. Potłukłeś mi jaja, chłopczyku. Sami, przestań, wiem, że to ty. Przepraszam, Rocz. Myślę, że moja wściekłość już minęła. Dzięki Samowi mamy foremkę. Teraz wlejmy do niej czekoladę. Właśnie tak, tylko nie rozlejmy jej na stół. Nie możemy sobie pozwolić na utratę choćby kropli. A teraz rozprowadzimy czekoladę po całej foremce za pomocą łyżki. Nie zapominajmy o bokach naszej formy. To ważne. Rozprowadźmy ją ostrożnie i powoli. Teraz dodajmy najważniejszy składnik. Zgadnijcie, co to będzie? Lody! Nabierzmy ich trochę tą specjalną łyżką. Niom. A teraz włóżmy ją do roztopionej czekolady. Na jednej gałce na pewno się nie skończy. Jedziemy! Kiedy to będzie gotowe? Jestem taki głodny! Wkrótce, Sami. Wytrzymaj jeszcze trochę. Musimy równomiernie rozprowadzić lody w foremce. W ten sposób. I w uszach niedźwiedzia też. Czas na orzechy. Ja! Szykujcie się, orzeszki! To jest to, orzechy? Ty raczej posypka orzechowa. Auć! Wyluzuj, Rocz! Hej, moja czapeczka! Auć! Ostatni. Jest, nareszcie. Wracając do lodów. Posypmy formę naszą posypką orzechową. Bez obaw, nie będzie jej za dużo. I polejmy całość resztą rozpuszczonej czekolady. Pycha! Dobra, zawołaj mnie, jak lody będą gotowe, Rocz! No to już, olbrzymi lodowy mis jest gotowy. Nareszcie! A ja znalazłem idealny patyczek do naszych lodów. Dziękuję, Sami. Użyjemy tej deski do okrojenia, aby wyciągnąć naszego misia z foremki. No to do dzieła. Bardzo ostrożnie. Musimy uważać, żeby nie połamać czekolady ani nie roztopić lodów w środku. Wow, super! To jest oszałamiające! Teraz włóżmy patyczek do lodów. Mam nadzieję, że się uda. I gotowe! Super! Spójrzcie na naszego lodowego misia. Jestem taki głodny! Dawaj mi go, ale już! Nie, czekaj, a ja? Sam? To niesprawiedliwe. Ja też chcę lody. Zostawiłem ci porcję, Rocz, więc się nie martw. To ma być ta porcja? No, w każdym razie... Wow, to było przepyszne. Tylko, że za mało. Idę zrobić więcej. A wy, kochani, subskrybujcie kanał. I widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia.